Romek, ja dziękuję, że zaprosiłeś. W ogóle Romek, który miał urodziny, także tam jest tort, który pokroimy. Dziękuję bardzo Paulince i Sławkowi za to. Ja od wczoraj będę obchodzić urodziny co dwa lata. Się nie przedstawię, bo ja rozumiem, że wszyscy znają. Do godziny 16:30 mam. Tu mam program, który dostałem. Musimy pomówić do 16:30 strukturę wszechświata, budowę duszy, reinkarnację, wszczepianie rzekomych wspomnień, kidnapping dusz, układy gwiazd na zdrowie i prawo karne. To wszystko do 16:30. Ja nie wiem. Także musimy wziąć pod uwagę, że czas nie istnieje, inaczej się nie wyrobimy. Mam pytanie, czy chcemy zrobić pewne ćwiczenia? Ja chciałbym Wam pokazać pewne ćwiczenia, ale to, że ja chcę, to nie znaczy, że zobowiązuję. Kto by chciał widzieć pewne ćwiczenia? Jak nie, to na końcu ja pokażę zainteresowanym. To są ćwiczenia eteryczne, nie gimnastyka, nie ćwiczenia. To są ćwiczenia eteryczne, które pozwalają na swobodny przepływ energii chi w naszych ciałach eterycznych, czyli w nas. I dlatego później w ciałach fizycznych. Są nie zainteresowani? Zainteresowani. Dobra, to robimy ćwiczenia. Proszę bardzo. Tak, słuchajcie, tak. Nie, bo musicie mieć miejsce, trzeba się rozstawić, żeby każdy miał co najmniej tyle miejsca. O. Prawda? A pani na siedząco wyobraża sobie, tak, że robi te ćwiczenia, bo jak się to jest nieistotne, czy siedzimy, czy stoimy. My sobie rozmawiamy, że ponieważ możemy stać, to jest lepiej. To jest nieprawda. Te ćwiczenia są dla duszy, nie dla ciała. W gruncie rzeczy wszystko, co nam nie wystarczy w duszy, to dlatego się wcieliliśmy, żeby to przeżyć w ciała. Tak? Następnym razem proszę być ostrożny. Więc to jest wyjściowa pozycja. Stopa prawa do lewej. Otwarte dłonie do góry, z tyłu to tak wygląda. I teraz ja pokażę to z przodu, a później z tyłu. Więc zrobimy tak. Te dłonie idą w ten sposób, że muszą się spotkać przed twarzą tak jak księga. Do góry. Powoli. Jeszcze raz. Ja, o to chodzi, bo już się półkule mózgowe muszą synchronizować. Powoli, nie napinać mięśni, nie być spięty, rozluźnić się i najwyżej to za to na początku nie wychodzi. Nie też nie jest. To idzie ta sama ręka cały czas, ten sam rozluźnik. Słuchaj, jeszcze raz. Tak, tak, dobrze, dobrze, tak, tak. Okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. Tak. Pomału, pomalutku. W ten sposób płyną prądy eteryczne przez nas, czyli przez duszę, a później przez nasze ciała. I później aura wokół nas właśnie w ten sposób krąży. Prawda? Czy to można jeszcze raz z tyłu? Słucham? Dłonie przed twarzą się zawsze spotkają, to wtedy to ćwiczenie wychodzi. Czy ktoś ma problem jeszcze z tym, to ja pokażę to. Wychodzi komuś, czy nie? Nie wychodzi. To ja muszę być od, tyłu. Tak. Tak. Ktoś jeszcze? Nie może? Tu kolega, który mówię. Jestem. Żeby poczuć mistrza. Nie jest mistrzem.
Jak już do wielkiego. To było pierwsze ćwiczenie. Słuchajcie, jak widacie wasze maile, kto jeszcze nie pisze do mnie, jak widacie wasz e-mail, ja to kiedyś w Norwegii pokazywałem i wyślę wam filmik, na którym ja robię to samo. Teraz jest drugie ćwiczenie, polega na tym, że lewa dłoń do lewej stopy, dajemy przed siebie krok, ta część dłoni zewnętrzna do wewnętrznej części stopy, czyli tak. Widzicie to? To tu, do wewnątrz. Czyli jeszcze raz skłon i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dłonie grzbietami do siebie, grzbietami do siebie. Podciągamy energię, tutaj gdzie pierwsza czakra, dostawiamy i otwieramy się. To już łatwiej. Ja uznaję, że tak. Jeszcze raz, skłon, lewa dłoń do lewej, do prawej strony stopy, do wewnątrz. I raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, dłonie grzbietami do siebie, tak. Podnosimy, otwieramy, góra. To jest trzecie ćwiczenie. Kładziemy dłonie prawa w lewej na pierwsze centrum świadomości, tutaj gdzie jest porządek albo ogień. Dłonie do góry, otwieramy. To jest proste, prawda? I teraz skłon i podnosimy, otwieramy się. Czyli pierwsze centrum, kość ogonowa, skłon, rozbudzamy boski porządek albo boski ogień i otwieramy się. Drugie centrum, gdzie nerki, boska wola, prawda? Skłon, otwieramy się. Trzecie centrum, tu jest plot słoneczny. Skłon, otwieramy się. Czwarte centrum, Chrystusowe, skłon, otwieramy się. Piąte centrum, to jest tu kark. Tu jest boska cierpliwość, której nam brakuje. I kręcimy powoli głową, kilka razy w lewo, kilka razy w prawo i otwieramy centrum. Tu jest trzecie oko, miłość i miłosierdzie i otwieramy. I to jest pozycja wyjściowa. Proszę to nagrać na YouTube. Ja to wyślę wszystkim, kto jest zainteresowany, ja to wyślę. Co? No nagrywa się właśnie. A nagrywa, już się nagrywa w tej chwili właśnie. No. Są jeszcze inne ćwiczenia, które nie będziemy teraz prowadzić, bo wtedy wszystko zapomnicie, a tak się trochę pamięta. Czy chcemy zrobić medytację na początku? Tak. Tak? To robimy medytację. Siedzimy w tej pozycji europejskiej, między wschodniej. Świadomie, wszystko świadomie, stopy świadomie na podłodze i komunikujemy się z planetą Ziemią, na której siedzimy w tej chwili. Czwarte centrum jest nad planetą, szóste centrum jest w niebie. Świadomie. Kto chce,
może przymknąć oczy, kto nie chce, nie musi. Dłonie na udach, blisko ciała, otwarte, to są nasze aplikatory elektromagnetyczne, skupiamy energię i pozwalamy jej płynąć swobodnie przez nasze ciała, przez nasze aury. I skoncentrujemy się teraz na naszym oddechu. Obserwujemy nasz oddech, jak przychodzi i jak odchodzi. Nasz oddech jest podobny do przypływu i odpływu morza. Obserwujemy nasz oddech. Oddychamy świadomie i zdajemy sobie sprawę z tego faktu, że to nie my oddychamy, tylko życie oddycha poprzez nas. Oddychanie nie jest naszą wolą. Oddychanie jest wolą życia naszego Stwórcy. Życie pulsuje w nas. Nasze serca fizyczne wchodzą w rezonans z tym pulsem i biją zgodnie z rytmem Wszechświata. Życie pulsuje w nas, święty puls życia, a my oddychamy świadomie. Bierzemy wdech w naszym wnętrzu, wydychamy na zewnątrz. Wdychamy wnętrzu swoje nasze światło i wydychamy to, co nas hamuje w naszym duchowym rozwoju, co nie pozwala nam się rozwinąć. Wszystko to, co uznajemy za zbędne, to wydychamy świadomie, czyniąc miejsce na światło, na radość i na miłość. Puszczamy w siebie światło, zdrowie, szczęście, radość i miłość. Wydychamy na zewnątrz to, co uznajemy, że już nam nie służy. Wszystkie mentalne programy, obciążenia, ograniczenia, przywiązania, kłopoty, niezadowolenie. Wszystko to pozostawiamy za sobą, wydychamy to na zewnątrz, a na to miejsce wpływa nowa, zdrowa siła ożywiająca nas i uzdrawiająca od wewnątrz. Ta siła nazywa się Ja jestem życiem, wiecznie płynącym światłem. Wpuszczamy tą siłę w siebie i pozwalamy jej wpłynąć z naszego wnętrza w nasze fizyczne ciało. Pozwalamy tej sile płynąć poprzez układ limfatyczny i krwionośny. Pozwalamy jej przeniknąć każdy organ, każdy atom naszego fizycznego ciała. Ja jestem życiem, wiecznie płynącym światłem. Utożsamiamy się z tą siłą. Ja i mój Stwórca jesteśmy jednym. Ja jestem życiem, wiecznie płynącym zdrowiem.
wiecznie promieniującym światłem, wiecznie płynącą miłością, bezwarunkową i bezinteresowną. Utożsamiamy się z naszym prawdziwym jesteśmy. Ja jestem. Oddychamy w świadomości ja jestem, bo ja jestem oddycha poprzez nas. Ja jestem ożywia każdego z nas, każdą duszę, szczęśliwą i upadłą. Ja jestem, jest zawsze z nami, na każdej naszej drodze. Duch i życie są jednym. My jesteśmy życiem. My jesteśmy światłem wszechświata. Świadomie poszerzamy sobie świadomość, horyzont świadomości do nieskończoności. W nieskończoności zostaliśmy stworzeni, w nieskończoności żyjemy, nieskończoność jest naszym celem i nadaje sens naszemu życiu, w ciele i poza nim. Każdy z nas jest kroplą oceanu życia. Każdy z nas niesie w sobie świętość, życie. Jest tylko jedna świętość. To jest życie, którym my jesteśmy. Zostaliśmy stworzeni w ciszy. Cisza jest naszym stanem świadomości. Zostaliśmy stworzeni w spokoju. Spokój jest naszym stanem świadomości. Miłość jest naszym naturalnym życiem. My jesteśmy miłością w akcji. Jesteśmy kroplami oceanu miłości.
bez nas ten ocean by nie zaistniał. Taka była wola naszego Stwórcy, który jest życiem. Cisza, spokój i miłość promieniują poprzez nas na zewnątrz, poprzez nasze ciała fizyczne, poprzez nasze aury płynie miłość i zgodnie z prawem komunikacji łączy nas z całym stworzeniem. Łączy nas królestwem minerałów, z królestwem flory i fauny, z każdą duszą, z każdym duchem, z każdą istotą żywą, z Chrystusem i Bogiem Ojcem. Teraz, tutaj. Pamiętając o naszym boskim pochodzeniu, o naszej świadomości i tożsamości, ja jestem życiem wiecznie płynącym światłem, koncentrujemy się ponownie na naszym oddechu, jak przychodzi, jak odchodzi. Świadomie wydychamy z siebie to, co uznaliśmy za zbędne w naszym życiu, aby po tej medytacji nie być już tym samym człowiekiem, lecz wolną, kosmiczną istotą, wolnym duchem, stworzonym na podobieństwo naszego Stwórcy. Wpuszczamy w siebie ducha wolności, a wydychamy z siebie wszystko to, co uznajemy za zbędne odtąd w naszym życiu, na ziemi i w nieskończoności. Yeah.
stopy nad podłogę. Ruszam stopami, palcami do przodu, do siebie, do przodu, do siebie. Rozluźniamy stopy w ten sposób, kręcimy z nimi kilka razy w lewo, kręcimy kilka razy w prawo, rozluźniamy stopy, płytki, uda, rozluźniamy. Powoli kładziemy stopy z powrotem na ziemię. Wdech, wydech. Powoli otwieramy oczy na świat, w którym chwilowo żyjemy. Wszyscy wrócili?